promieniejąc miłością, pokojem i dobrą wolą do całego otoczenia, wzniesiesz w sobie superbudowlę szczęścia i zamieszkasz w niej do końca życia. Joseph Murphy, Moc przyciągania szczęścia. Cześć, ja nazywam się Agnieszka i jestem tutaj po to, aby dzielić się z Wami pozytywnym myśleniem, sposobami na pozytywne życie, na wywołanie w sobie pozytywnych wibracji. Musisz wybrać szczęście. Szczęście to stan umysłu. W Biblii znajdziemy zdanie, które o tym mówi. Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie. Jesteś wolny i możesz wybrać szczęście. To może się wydawać zbyt proste, ale taki właśnie jest. Ludzie z takim mozołem brną drogą do szczęścia. Nie widzą, że kluczem jest prostota. Największe skarby życia są proste, dynamiczne i stwórcze. Ich owoce to dobrostan i szczęście. Święty Paweł pokazuje nam mentalną drogę do dynamicznego życia pełnego szczęścia następującymi słowami. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie, jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Jak wybrać szczęście? Od dziś zacznij więc wybierać szczęście. Oto jak należy się do tego zabrać. Przede wszystkim rano, tuż po przebudzeniu, powiedz sobie: dziś i każdego dnia moim życiem kieruje porządek Boży. Dziś wszystko mi sprzyja. Zaczyna się nowy, wspaniały dzień. Drugi taki nigdy się nie powtórzy. Przez cały dzień będzie mnie prowadzić mądrość Boża. I cokolwiek zrobię, odniosę sukces. Boża miłość otacza mnie, spowija i ogarnia, a ja idę naprzód w pokoju. Za każdym razem, gdy tylko coś odciągnie moją uwagę od tego, co dobre i konstruktywne, natychmiast wprowadzę się z powrotem na właściwe tory i będę kontemplować wyłącznie to, co miłe i co cieszy się dobrą sławą. Jestem magnesem duchowym i mentalnym, który przyciąga do siebie to wszystko, co mi sprzyja i pomnaża moje dobro. We wszystkim, co dziś zrobię, odniosę sukces. Przez cały dzień będę po prostu szczęśliwy. W ten sposób rozpoczynaj każdy poranek. Dzięki temu wybierzesz szczęście i będziesz promieniował radością. Szczęście może być nawykiem. Kilka lat temu spędziłem około tygodnia w domu pewnego farmera na zachodnim wybrzeżu Irlandii. Mój gospodarz nieustannie pogwizdywał i podśpiewywał. Zawsze miał dobry humor. Kiedy go spytałem o tajemnicę tej radosnej postawy, odpowiedział: mam nawyk bycia szczęśliwym. Co rano, kiedy się budzę i co wieczór, kiedy idę spać, błogosławię moją rodzinę, uprawy, bydło i dziękuję Bogu za wspaniałe zbiory. Praktykował to przez ponad 40 lat. Jak już wiesz, systematycznie, regularnie powtarzane myśli zapadają w podświadomość i stają się nawykiem. Farmer, którego poznałem, odkrył, że szczęście jest nawykiem. Aby być szczęśliwym, trzeba spełnić jeden ważny warunek. Trzeba szczerze tego pragnąć. Niektórzy ludzie od tak dawna są przygnębieni, przybici i smutni, że gdyby nagle coś ich uszczęśliwiło, na przykład dostaliby wspaniałą wiadomość, zareagowaliby tak, jak pewna kobieta, która kiedyś w rozmowie ze mną powiedziała: jak można być aż tak szczęśliwym? To niewłaściwe. Tak bardzo przyzwyczaiła się do smutku, że czuła się nieswojo ze szczęściem. Tęskniła za dawnym stanem przygnębienia. Zrozum, że to, jak wygląda świat, w którym żyjesz, w dużej mierze zależy od tego, co się dzieje w twoich myślach. Szczęście jest stanem mentalnym i duchowym.
Wielu ludzi wybiera nieszczęście, bo skupia się na myślach takich jak: ale pochowy dzień, wszystko idzie nie tak, nie dam rady, wszyscy sprzysięgli się przeciwko mnie, interesy źle idą i będą szły jeszcze gorzej, że też zawsze muszę się spóźniać, nie mam szans, jemu wychodzi, a mnie nie. Jeśli od rana trwasz w takim nastawieniu, przyciągniesz do siebie wszystkie te niepowodzenia i rzeczywiście będziesz nieszczęśliwy. Zrozum, że to, jak wygląda świat, w którym żyjesz, w dużej mierze zależy od tego, co się dzieje w twojej głowie. Marek Aureliusz, wielki rzymski filozof i mędrzec, powiedział: nasze życie jest tym, co zeń uczynią nasze myśli. Ralph Waldo Emerson, najsłynniejszy filozof Ameryki, mówił: człowiek jest tym, o czym przez cały dzień myśli. Myśli, którym nawykowo poświęcasz czas i uwagę, mają skłonność do tego, by się przejawiać w rzeczywistych okolicznościach i wydarzeniach twojego życia. Pamiętaj, nie dopuszczaj do siebie negatywnych, defetystycznych, nieprzyjaznych, przygnębiających myśli. Miej stale w głowie, że nie doświadczysz niczego, co wcześniej nie powstało w twoim umyśle. Cudownego dnia i cudownego życia. Myśl pozytywnie.